Od samego rana szumiało Rumcajsowi w uchu. Skocz mi na ramię i zobacz, co się dzieje w Wiczyńskim zamku, powiada do Hanki. Coś mi się tu nie podoba. Hanka wspięła się lekko jak balonik i patrzy. No nie, to jest dopiero coś. W zamkowym ogrodzie stoi książę pana, z nim cudzoziemski myśliwy Muszka. Muszko, powiada książę pan, strzelaj tak, żeby rozzłościć Rumcajsa. Biegnij do lasu i ustrzel 177 bażantów. Potrzebuję je na przyjęcie, które właśnie wydaję. Książę pan posyła nam tu po bażanty niezwykłego cudzoziemskiego myśliwego Muszkę, powiada z troską w głosie Hanka. Zaraz, zaraz, zadziwił się Rumcajs. Wiesz co? Wyjdź mu naprzeciw i powiedz, niech się nie waży wejść do żacholeckiego lasu, bo będzie miał ze mną do czynienia. Ale Muszka był już w drodze. Idzie, opaskę ma na oczach, a w co wyceluje, w to trafia. Tu strzeli różę, tam gruszkę i w ten sposób się ćwiczy. Hanka zatrzymała go i powiada. Czy ty, Muszko, widziałeś kiedykolwiek bażanty? Nie, jak mogłem je widzieć z opaską na oczach? Ale dosyć ich ustrzeliłem. Jakże, nie żal ci tak pięknych ptaków? Powiada Hanka. Kto ma zawiązane oczy, temu jest wszystko jedno. Powiedział na to Muszka. Odsunął Hankę i już był w Żacholcu. Tymczasem żacholeckie bażanty dowiedziały się, że wyprawił się na nie niezwykły myśliwy Muszka i wszystkie roniły okrągłe bażancie łzy. Nie bójcie się, bażanty, powiada do nich Rumcajs. Wdrapię się na drzewo, a kiedy cmoknę, niech największy z was wzbije się w powietrze. No, a potem zobaczymy. Po chwili Muszka był już na polanie i nasłuchiwał, gdzie też zaszeleści bażancie pióro. Rumcajs cmoknął. Muszka wystrzelił. Zanim śród zdążył trafić w cel, siedzący na drzewie Rumcajs szybko schował bażanta. Muszka czeka, kiedy spadnie ptak w myśliwskie objęcia, a tu nic. Po chwili Rumcajs cmoknął po raz drugi. Muszka znów czeka, kiedy mu bażant wpadnie w jego myśliwskie objęcia i znowu nic. Po chwili Rumcajs cmoknął po raz trzeci. I nagle rozległ się straszny trzask. Do pioruna, powiada Muszka. To dopiero imponujący bażant. He, to prawda, powiada Rumcajs. Do pioruna przecież to Rumcajs, powiada Muszka. A co to jest, powiada Rumcajs. Tego nie wiem, powiada Muszka. To żebyś zapamiętał, Muszko, śmiał się Rumcajs. To jest bażant. Przeklęta opaska, powiada Muszka.
Na coś tak pięknego nawet z rozkazu księcia nigdy już flinty nie podniosę. I żeby potwierdzić swoje słowa, podał flintę Rumcajsowi. A on ścisnął ją z taką siłą, że się z niej zrobiła piszczałka. No to teraz usiądziesz na pniu i będziesz pasał pszczoły, powiada do muszki. To jest bardzo łatwe zajęcie. Niebawem przybiegł do Żacholeckiego lasu książę pan i podszedł prosto do muszki. Co ty wyczyniasz? Zaczął rozmowę książę pan. Gdzie masz bażanty? A tam? Powiada muszka i pokazuje na gałązki. A co zrobiłeś ze strzelbą? Tupnął książę pan, aż mu się zaiskrzyły atłasowe spodnie. A to, powiedział muszka i zagrał wysokim tonem. To rozzłościło pszczoły. Po chwili zleciały z kwiatów i obsiadły całego księcia pana. Tego czasu mówi się w Iczynie, że murarz musiał z obu stron bramy wyjąć po słupku cegieł, aby książę pan mógł wejść do zamku. Ha ha!